Cześć, jestem Mruszomek, a dziś zapraszam Was na aktualizację mojej samicy Diroplaty z Desicata, a więc zapraszam. Zanim przejdziemy do odcinka, przypominam, że sponsorem kanału jest Ants Invasion, więc link do jego sklepu, jak i grupy Facebook macie w opisie. Zapraszam. A więc dziś znów modliszkowo. Sorry, że nie mam mrówek, ale mrówki będą w sobotę. No ale mamy tutaj piękną samicę po wylince. Jak widzicie, ta tarczka trochę się powiększyła, sama modliszka też jest większa. No i ona jeszcze będzie większa, więc spokojnie, ona będzie na pół dłoni mojej, albo i na całą, nie wiem, zobaczymy. No i jeszcze parę nowości na kanale jest, bo kolega, pozdrawiam Makucha, tak kazał się przedstawić, zrobił mi baner, który właśnie tutaj widzicie, mi się podoba, więc dzięki za czas i energię włożone w niego. Chciałem Wam pokazać, jak ona poluje, ale niestety nie była zainteresowana, albo po prostu jej się nie chciało. Nie wiem, te modliszki nie są aż takie aktywne, że jak coś zobaczył do jedzenia, to biorą od razu. Trzeba się trochę natrudzić, żeby im dać to jedzenie. No w sumie to nie jest żywe, więc to też może być jakieś utrudnienie, ale ja na przykład robię tak, że przywiązuję tego karaczona, a bardziej kawałek karaczona do sznurka i wtedy modliszki bardziej chcą to łapać. A w ogóle tutaj widzimy, jaka ta modliszka ma wykrzywiony odwłok. Fajnie to wygląda, czasem ma wyprostowane, a czasem nie. Zauważyłem też, że ta modliszka ma troszeczkę bardziej wykrzywioną to tarczkę. Jest to chyba normalne, bo jak widziałem na filmie ptaszniki zająca, jak odpakowywał te modliszki swoje, to też właśnie chyba L4, bo to jest L4 jest, właśnie taką tarczkę też wykrzywioną miało. W sumie wszystkie później mają takie wykrzywione. L3 nie ma, tak, bo mam jeszcze samca, przypominam, który jeszcze nie wyliniał i to tarczkę ma bardziej prosto. Więc ciekawe. W ogóle zobaczcie, jak teraz ta modliszka pozuje Wam, tak. Specjalnie właśnie sobie tak głowę obracała. No i to jest w ogóle model do robienia zdjęć. Przed nagraniem tego robiłem jej jakieś tam zdjęcie na miniaturkę. No i no co? No model klasa. Stoi bez ruchu, a nie jak mrówki. A tutaj macie troszeczkę bardziej rozruszaną tą modliszkę. Jak widzicie, się wspina się na moją, po mojej ręce. No i co? I chyba chcę do aparatu jak najbliżej, żeby jej ładne zdjęcia zrobić. Tu też Wam pokazuję. Tymi czułkami to wygląda w ogóle jak takie rogi. I też ten odwłok wystający dodaje też tego majestatu, że tak powiem. No fajnie to wygląda, fajna modliszka. Polecam dla każdego kupić. W ogóle propos posiadania takiej modliszki, to ostatnio bardzo się przyczyniam do rozwoju naszego hobby terrorystycznego, albo nawet i mruszczarskiego, bo na przykład mój pan od WF-u, tu pozdrawiam serdecznie pana, jeśli pan to ogląda, no to powiedział mi, że po obejrzeniu moich filmów, nie wiem, shorty albo filmy, pan obejrzał, tego akurat nie wiem, powiedział mi na WF-ie, że nawet by sobie mógł założyć taką kolonię, więc zachęcam, albo sobie modliszkę kupić. Też i właśnie moja pani wychowawczyni, tu też pozdrawiam serdecznie, która mnie ogląda od jakiegoś czasu, też powiedziała, żeby chciała sobie taką modliszkę sprawić, więc sam widzicie, jak można zarazić nawet kilka osób taką swoją pasją i ogólnie zaciekawić, chłonąć wręcz, więc no już mogę mieć parę osób na sumieniu, że będą wydawać pieniądze na takie oto piękności. Nie no, oczywiście żartuję. Ale już powracając do kanału i ogólnie, to przepraszam Was za tą przerwę kilkunastodniową i ogólnie, że czasem sobie odpuszczam jeden dzień, ale z racji, że no ósma klasa, no to już troszeczkę trzeba bardziej docisnąć naukę, to trzeba sobie odpuścić na przykład jeden dzień w sobotę na jakieś swoje przyjemności, czyli jak dla mnie to jest wejście do lasu, pójście do lasu. Jestem zawodowym zbieraczem zrzutów, nic nie znalazłem jeszcze. Już prawie 170 km na nogach przeszłem po tych moich górach warmińskich. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, co to tam u mnie jest. Najwyższy szczyt ma 312 metrów nad poziomem morza, więc dosyć sporo. No i jeszcze
dużo różnych gór, w cudzysłowie oczywiście, bo to góry są oczywiście większe, ale są dobre strony, bo jest dużo fajnych gatunków. Ostatnio widziałem czajki na polu. No i co jeszcze tam mam? Ostatnio też odkryłem fajny strumień. Niedaleko mnie jest jeszcze fajna rzeczka. To jest chyba Nadrwęca, nie pamiętam już, ale znalazłem ją w nowym lesie. Na pewno ma dużo takich zakoli rzecznych. Tutaj macie zdjęcie. Więc no, trzeba znaleźć też pozytywne strony. Też i moje znaleziska tutaj właśnie macie pokazane. Więc no, jak sami widzicie, coś tam nazbierałem. Coś się tam trafiło. Jeszcze się nie poddaję i dalej sobie będę szukał. Oczywiście też stawiam na to, że jakieś parostki znajdę albo coś innego. Ostatnio jeszcze tam na zdjęciu nie pokazałem, ale jeszcze kawałek. To w sumie nie wiem, od łosia coś albo od jelenia. Nie, takie to jest poniszczone, że trudno to zidentyfikować. Ale dobra, o tym będzie inny odcinek, bo zapewne niektórych z Was to nie interesuje i teraz byście wyłączyli ten film. A więc, no co, ja się z Wami żegnam, a więc bajo.